Jest tam kto? Co się robi na peronie? No, czekam na pociąg. Mój kit na strzała będzie za parę minut. Pan woli górne czy dolne łóżko? Obojętne. Byle tylko nie w jednym przedziale z kimś, kto lubi dowcipkować. No i nic wam nie wiadomo, że wojna się jeszcze nie skończyła? To jest transport na front. A nie, nie robi mi to różnicy. No, ale nam robi. Gdybyście byli w mundurze i wybierali się na front? O, dziękuję. Nie wybieram się. A, właśnie przypuszczałem. Do widzenia. Ja jednak muszę dostać się na zachód. A ja wcale nie przeszkadzam. Tylko nie transportem wojskowym. Gdzie się wam tak spieszy? No, rząd. Zachęca. Żeby się usiedlać i zaczynać nowe życie. Właśnie chcę rozpocząć nowe życie. No coś tego, ja nie jestem urzędem przesiedleńczym. Zadora! Temu panu się spieszy. Kto alarmował? Co to takiego? Ludzie, którzy śpią. Ciągnęli od samego Lublina. 2,5 doby. No to ich na sąd ostateczny. Nie obudzi. Mnie się raz przydarzyło w 1908, nie, w 1909, chociaż nie, czekajcie, w 1908, dobrze powiedziałem. Nie chcę pana wspomnienia, ale teraz interesuje nas rok, o ile nie mylę się, w 1905. Co za ludzie do cholery się tu kręcą? Kim pan jest? To przecież maszynista. Walczak! No właśnie, mówię. W 1908 roku... Czy byście poszaleli? Zjawia się prawdziwy maszynista w nic? Ależ, panie poruczniku, o Walczak od 6 lat jest na emeryturze. No to co? No to jak ten gwizdek. Gwizdał, gwizdał, aż przestał. I żeby się człowiek, nie wiem, jak wysilił, to... Jak się człowiek wysili, to wszystko potrafi. No co, panie maszynisto, pojedzie pan. Ja wiem, tak nagle, jednak te 6 lat nie siedział człowiek na lokomotywie, a to daleko. A jakieś głupie, 100-120 kilometrów. Belkow, obecnie Grabiszyn, no. Nie da rady. Nie mam pomocnika, a pomocnik to przecież... Jestem. Pan ma dzisiaj cholerne szczęście, panie poruczniku. Wszystko spada panu jak z nieba. Ja jestem właśnie pomocnikiem maszynisty. Zadora! Zaczekajcie, Zadora. Zaczekajcie. No, a papiery jakieś macie? Oczywiście. No, pokażcie. Skoczę do Warszawy i wygrzebię tam. W porządku zresztą. No. Nazwisko? Roman Górski, szefie. Mówi się, panie mechaniku. Z kim jeździliście? Z wieloma. A kto nie zna ich pan? No tylu maszynistów w Polsce, trudno ich wszystkich znać. No, jak w drogę, to w drogę. Przepraszam, ale Walczakowi jako na emeryturze zabraniają przepisy. Zostaw pan to, zajmij się pan swoim gwizdkiem. No, jak w drogę, to w drogę. Zadora.
Co się gapisz? Sprawdź parę. Co to? Para. Starczy sobie stroik. A ty dokąd? Ja eskorta. Weź mi zaraz. Eskorta. Obywatelu poruczniku! Obywatelu poruczniku! Maszynista nie chce wpuszczać na parowóz. Bo nie jestem przyzwyczajony prowadzić parowozu pod karabinem. Tak. Idźcie na ostatni wagon z Maciaszczykiem Zadora. Rozkaz obywatelu poruczniku. Zwijać się, chłopcy. Jeszcze raz. Karuzo, trzymaj. Powinien pan być belkał w Grabiszynie około 15. Prowadzi pan pierwszy polski pociąg z tej stacji. Woda. Co ty robisz? Co? Ty o parowozie w ogóle nie masz pojęcia. Bo ten parowóz jakiś dziwny. Jak to dziwny? Ano dziwny. To jest zupełnie normalny parowóz. Natomiast dziwny jesteś, zdaje się, ty. I mnie się tak zdaje. Pościanka. Nie, to nie jest zajęcie dla człowieka o ambicjach intelektualnych. Nikt cię tu przecież siłą nie ciągnął. Niby nie. Ty naprawdę jesteś dziwny. Kto pan właściwie jest? Zadaje mi pan to pytanie akurat wtedy, kiedy jak najbardziej chciałbym o tym zapomnieć. Dość tych bzdur. Szyb do pieca. Zatrzymać! Zatrzymać się!
Czego stoisz na torze? W hotelu poruczniku melduję, że droga wolna. I po co zatrzymujesz pociąg? Melduję, że inaczej nie mógłbym zameldować. Ręce opadają. Racja. Jest to jedyne słuszne rozumowanie, jakie ostatnio słyszałem. Pojechalibyśmy tak jeszcze trochę, a całkiem nieźle nauczyłby się faku. A ja tak jeszcze trochę nie pojadę i faku się nie nauczę. A ja bym tak jechał, aż do samego Berlina. Bym dojechał. I na pewno śnią się panu jeszcze różne waleczne czyny, różne bohaterstwa, virtuti militari, co? A jeśli tak? Słowo daje wstyd, żeby człowiek w pana wieku był taki niepoważny. Woda! Krwi. Rzuć szczygle mój, ostry krzew i przyleć do mnie. Rzuć wróżby zle, ptaszku mych trudnych dróg. A do domu coraz dalej. Panie poruczniku. Długo to jeszcze? Zapytaj wróżki. Santana. Wróż ptaszku mi, ile dni samotnych jeszcze.
Mogą być miny. Falkowski, Caruso, spadajcie post. Się pali.
Jesteśmy o czasie. Dobrze, że w ogóle jesteśmy. Do widzenia, panie mechaniku. Dziękuję za podwiezienie i życzę szczęśliwego powrotu. Jak to, jak to? Przecież musimy zdać pociąg. Stanowi pan imponujący przykład solidnego i uczciwego pracownika kolei żelaznych, panie Walczak. Panie mechaniku, nie panie Walczak. Fakt. Walczak, widzicie go. Ale to na drodze urzędowej. Walczak. Muszę się panu przyznać, że na lokomotywie siedziałem po raz pierwszy. Wobec tego na stosunek służbowy nieco się zmienia. Trzeba, żeby nam przydzielili nową eskortę. Po co? W życiu nie widziałem tak wspaniałej eskorty jak pan Zadora. Poszczególny człowiek to nie eskorta. A co to jest poszczególny człowiek? Poszczególny człowiek to poszczególny człowiek. Słusznie. Ale na wszelki wypadek pilnuj pan swojego pociągu, jeszcze go kto ukradnie. Panie mechaniku. Należy przypuszczać, że mimo wszystko przybyliśmy po czasie. No i co? No i co? Panie mechaniku, odczepiamy parowóz i chodu. A pociąg? Pociąg ma iść na front. Ty tu nie masz nic do gadania. Ja jestem eskorta. Ty? Ty wiesz, co ty dla mnie jesteś, ty? Stój! Pociąg musi iść na front. Ty myślisz, że od tego zależy los wojny, co? A choćby los paru ludzi? Panie, jesteś mocny w pysku, ale na widok amunicji trzęsiesz portkami. Słuchaj, Zadora, nie wiem, co robiłeś przez te ostatnie 5 lat. Ty nie rozumiesz, że człowiek może się nie bać, że to wszystko może się w końcu człowiekowi diabelnie zmęczyć. Starczy do następnej stacji. A wiesz, jak daleko do następnej stacji?
Na długo starczy? Nie za bardzo. Ugrzęźniemy gdzieś w polu i koniec zabawy. A jednak na tym życiu piekielnie ci zależy. Na tym życiu piekielnie mi nie zależy, ale piekielnie mi zależy na zupełnie normalnej śmierci. Niech pan w końcu powie, kto pan właściwie jest? Nikt specjalny. A stacji jak nie ma, tak nie ma. Parę minut kocioł się spali. Cholera. To bardziej przypomina zabawę towarzyską niż pociąg wojskowy w czasie II wojny światowej. Lej pan, lej pan. Ruki wierch! A wy kto? Lukas Płas! Sukiny dzieci, frycy! Lotczykom sygnalili faszystkie twary. A обыскать транспорт! Есть обыскать транспорт! А этих в расход! Panie Zadora, porozmawiaj pan ze sprzymierzeńcami, bo nas rozchodują. To wasz lejtenant? To jest polski transport na front. Wy kto taki? Eskorta. A gdzie komandir? Ja komandir. Iż ty, ciertiaga. To ciebie też pod ścianką nada. Świat rzecz pozwalajesz. Pod bomby transport podwodzisz. Gdzie же front? To ja sam. Światło potrzebne do funkcjonowania transportu. Niech towarzysz lejtenant nie mieszaje, bo eskorta będzie strzelać. Towarzysz lejtenant, w czym dzieło? Transport z bojeprypasami. Bojeprypasy? Wy z uma zaszli. Da wy znajecie, gdzie wy stali? Здесь же артиллерия, танки. Если бы здесь взрыв, кати отсюда. Кати отсюда сейчас же. Не можем ехать. Воды нема. Воды нет? Так. Вот черт. А много надо? Много? Дуже воды. Да-да. А если с ручья, ничего будет? С ручаю. Может быть, теж. Ну так в чем же вопрос? Петро! Так? Организуй! Организуй воду союзникам! Есть воду союзникам! Ты что, один на весь транспорт? Людей у вас не хватает, что ли? На немцев мы еще нарвали. А вот оно что. Загоришь? Ага. Ну, держи.
А горка, что? Хватит, полный, хватит. Ну что, отец, есть вода? Есть. Дякую. Ну так, дуй во всю пару и проваливай отсюда, чтобы духа вашего здесь не было. А ну-ка, ребята, давай в лес. Wydaje się, że dotarliśmy do jakiegoś cywilizowanego miejsca. O ile skupisko ludzi można nazwać cywilizacją? Ja wysiadam. Zaraz, zaraz. Chwileczkę. Najpierw załatwimy zmianę. Spodziewam się, że się więcej nie spotkamy na parowozie. Po raz pierwszy łączy nas takie samo pragnienie. Panie maszynisto, kiedy pojedziemy? Panie maszynisto, proszę. Ale nie jedziemy, to transport wojskowy. Na front. Nie, nie, nie. Nie jedziemy dalej. Nie jedziemy. Proszę pana, proszę pana, czy ten pociąg pojedzie do Polski? Nie, 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 nigdzie nie jedziemy. No chodź, chodź, chodź. Otwierać! Brygada parowozowa! Otwierać! Proszę tam nie wchodzić, proszę nie wchodzić. Proszę. To pomocnik. Proszę nie wchodzić, ja do pana maszynisty. Pan ciągnął pociąg od samego Bralina. A bo co? Po raz pierwszy od tak dawna spotykamy płeć piękną. Niech pan będzie bardziej szarmancki. Niech pan będzie cicho. Wygląda pan na bardzo zmęczonego. W pana wieku. A co się pani miesza do nie swoich spraw? Gdzie zawiadowca? Ja jestem zawiadowcą. Takiego. Czy chcecie trochę odpocząć, zanim pojedziecie dalej? Jak to? Pojedziecie dalej? Przecież trzeba pociąg doprowadzić do Popowic. No przecież tu miała być zmiana. Miała być, ale nie będzie. Dysponuję tylko tym. Po pierwsze to Niemiec, a po drugie w ogóle nie maszynista. Czy jest jeszcze jakaś trzecia przeszkoda? Nie, to wszystko. No to przygotowujcie się do drogi.
Pani nie zgadła, jest jeszcze trzecia przeszkoda. Jaka mianowicie? Taka, że ja nie pojadę. Co to znaczy? Poproszę o ręcznik. Doszedłem nagle do wniosku, że prowadziłem dotąd zbyt niespokojne życie. Czas najwyższy ustatkować się, ożenić, osiąść w jakimś cichym zakątku. Tu właśnie bardzo mi się podoba. Czy mogę prosić o pani rękę? Uważam, że tę propozycję powinnam przemyśleć. No ale jeżeli pojedzie pan do Popowidzi z powrotem, będę miała dosyć czasu, żeby się zastanowić. Popowidzi z powrotem. W porządku, przekonała mnie pani. Żona zawiadowcy nazywa się Zawiadowcowa. Jak się będzie nazywał mąż zawiadowczyni? Co, panie Walczak? Do jasnej cholery, niech się pan wreszcie odczepi ode mnie. Wie pan, ja zrobiłbym to jak najchętniej. Cóż, kiedy las upar się, żeby nas ze sobą nie rozłączać. Zawiadowiec... Zawiadowczyn. A może byście coś zjedli? Albo wypili? Wiele tego nie mam, ale czym chata bogata? Przepraszam. A zapomnieliśmy o zadorze. Może by pani dla eskorty zaniosła coś do zjedzenia? Oczywiście. Proszę pana, czy ten pociąg pojedzie do Polski? Pojedzie, pojedzie, pojedzie. Na front pod bomby, jeżeli się pan interesuje praktyką wojenną, jest to zupełnie wyjątkowa okazja. Proszę pana, ja do syna, do Polski. Gdzie ta wasza eskorta? Eskorta! Panie, zabierze pan nas za placę, o. Panie, czas przestał dla mnie istnieć. Tymi cykaczami nie skusi mnie pan. Zabierze? Jak?
Gdzie pomocnik? Panie boskie, mechaniku, uciekajcie stąd! Gdzie pomocnik? Prędzej, ja go znajdę! Ludzie, na miłość boską, uciekajcie od tego pociągu, tam jest amunicja! Prędzej, wlaź na górę i ruszajcie! I jadę, zostaję z tobą. W porządku, przeważył mu. Chciałeś zostawić mnie samego. Pan myśli, że pana towarzystwo jest takie atrakcyjne, iż dałbym się dla niego powiesić? To czemu nie zostałeś? Kaprys. Rozpieszczonego panicza. Jazda. Wynoś się. Dosyć mam tego. Wezmę zadory i zajadę z nim, gdzie potrzeba. Tak? Proszę bardzo. Ja się nie narzucam. Niech pan zatrzyma. No niech pan zatrzyma ten cholerny pociąg! Się znakomita posada! W sam raz dla pana! Zadora, co jest? Zadora, wstań. Nie ma sensu, to naprawdę nie ma sensu. Musisz wstać. Zadora. Zadora, przestań się wygłupiać. Zadora! Tak zdarzyło. No ja wiem. Jakiś przypadek. No i zostałbyś sam. To jest taki stary sygnał kolejarski. O, patrz.
wtedy każdy kolejarz, który będzie blisko, przyjdzie ci z pomocą. Zmiana jest? Powinni niedługo być. Mieliście przyjechać 11 godzin temu. Zbieraliśmy po drodze kwiatki. Nie gniewajcie się, ale mnie tu kazano czekać na was, to się denerwuję. Komendant transportu ma się zameldować telefonicznie w dowództwie. Nie ma żadnego komendanta. Jesteśmy tylko my dwaj. Tam, w wagonie, leży ostatni z tych, którzy byli eskortu. Należy mu się porządny pogrzeb. Do widzenia, panie Walczak. Tak, tak. Do widzenia, chłopcze.
Werpy jest tu! Keine Angst. No ruszę wreszcie gębą! Pan Polak? Słyszałaś chyba. Przepraszam za te gęby. Co to robisz? Boję się. Nie musisz się bać. Uciekłam z obozu. Chcę wrócić do domu. Kto widział, żeby dziewczyna chodziła w płaszczu wojskowym i do tego niemieckim? Było mi zimno. Chodź. Pójdziemy na miasto i znajdziemy ci coś lepszego. Jak się to miasto nazywa? Popowic. Ładne. Tam. Ładne. Będzie ładne, jak się zaludni. Już jest zaludnione. A my dwoje to co? Niby tak. Sonnenstraße. Słoneczna 7. Chodź, idziemy do domu. No chodź. A prawda, jeszcze ci dziś nie pocałowałem. Niczego nie znalazłam. Thank you.
na pewno nic ważnego. Czekaj na mnie! Panie Walczak. Hände auf! Wer bist du? Kim jestem? Tromfänger. Du Scheißkerl, was machst du hier? Bist du sein Helfer? Mein kann so sagen. Schwatz nicht! Bist du's oder nicht? Mag sein. Wszystko jedno. Komm! Los! Mechanikę? Pan żyje? Ist das der Mechaniker? So alt. Gefällt dir dir nicht? Nicht dein Tipp? Hast du etwas zu essen? Yes! Ihr bringt uns zur Front. Jede Alarmprobe, Eisen ins Kreuz. Schweigen. Los, übersetzen. On mówi, że mamy go zawieźć na front i że nas zastrzeli, jeżeli będziemy dawać znaki. Thank you.
Powiedz mu, niech się nie miesza do prowadzenia pociągu. Przed przyjazdem trzeba gwizdać. Tyle! Chodź tam! Gleise kann beschädigt sein. Wir fliegen in die Luft. Geht dich ein Dreck an!
Załamałeś się, chłopcze. Kompletnie. Wszystko przez pana. Pan przerwał mój niedzielny spacer. Nic nie rozumiem. Niech pan nie zapomni pójść na zonę Strasy 7. Powiedzieć, że chciałem wrócić. Pan nie zapomni. Sonnenstraße 7.